Marszałku, Wysoka Izbo. Po tych wszystkich wcześniejszych przemówieniach tak zastanawiam się, że chyba muszę ograniczyć długość moich wypowiedzi, żeby nie ułatwić życia posłom, którzy będą później znowuż cytowali moje wypowiedzi, ale postaram się odpowiedzieć na obydwa pytania. Obydwa dotyczą dowodów elektronicznych, dowodów z warstwą elektroniczną. Sytuacja jest taka, że Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji w lutym przyjął rekomendację, aby wstrzymać się z wdrożeniem tych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Rekomendacja ta wynikała z faktu oceny bieżącej stanu przygotowania generalnie obszaru informatyzacji w naszym kraju. W skrócie mówiąc, dowód z warstwą elektroniczną w chwili obecnej byłby przedmiotem, którego nie można byłoby wykorzystać, gdyż nie ma ani systemów administracji publicznej, ani nawet systemów komercyjnych, które by potrafiły wykorzystać ten dowód osobisty z warstwą elektroniczną. A odwracając to zagadnienie, można powiedzieć, że nie będzie żadnego kłopotu z tego powodu, że na przykład od 1 stycznia tej warstwy elektronicznej jeszcze nie wprowadzimy. Rekomendacja Komitetu do spraw cyfryzacji zalecała, aby zweryfikować stan prac nad integracją różnych rejestrów państwowych. Dodatkowo w maju pojawił się projekt zmian rozporządzenia Komisji Europejskiej, która wprowadza znaczące zmiany dotyczące właśnie warstwy elektronicznej. Ze wszechmiar pożądane jest wstrzymanie się z pracami nad warstwą elektroniczną do czasu dopracowania ostatniej wersji tego rozporządzenia, bo w innym przypadku może się zdarzyć, że wprowadzimy warstwę elektroniczną, która po kilku latach, jak wejdzie w życie rozporządzenie unijne, będzie niezgodna z prawem. Stąd, biorąc pod uwagę wszystkie te wszystkie okoliczności, komitet rekomendował przesunięcie wprowadzenia terminu wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. A jeżeli chodzi o kwestie finansowania tych projektów z funduszy unijnych, tutaj w ostatnim czasie odbyły się spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, gdzie te spotkania były prowadzone pod przewodnictwem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pan minister Boni bezpośrednio zaangażował się w rozmowy z Komisją Europejską, także przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie wydaje się, że w dość przejrzysty sposób przekonaliśmy Komisję Europejską, że prowadzone przez nas projekty informatyczne teraz zostaną zmodyfikowane i dzięki temu jest duża szansa, że zakończą się sukcesem. Stąd wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby Komisja Europejska odblokowała te fundusze. Dziękuję bardzo.